No hejka, brudny Hagrid z tej strony. Panowie i panie, Hagrid na ekranie. Czemu się pokazuje? Po pierwsze, nie jest najlepiej, gdyż no, popełniłem spory błąd. Popełniłem spory błąd, a raczej spore założenie, myśląc, że no, wybije się na Europce, wybije się na grach typu Dragon Age, wybije się na grach typu Pillars of Eternity, które już wam miałem pokazywać. Ale stwierdziłem, że kurwa Hagrid, który my mamy rok? Który mamy rok? Mamy rok jakoś 2022 i nie wybijesz się na Eurowce, kurwa. W ogóle sama idea wybicia się jest z góry błędna z mojej strony. Ja nie chciałem tego robić. Ja nie chciałem tego robić, no, z jakiegoś celu, z jakiegoś powodu. Chciałem to robić po prostu, żeby sobie trochę czasu zabić, żeby ziomkom pokazać, bo głównie ziomki mnie oglądały, szczerze powiedziawszy, jednego lajka pod filmem zostawiał mój dobry kompan życia. No i wam powiem, że no, ja mam pasiasty nos. Co mi się stało? Pewnie do okularków. No tak, no myślę, że ten kanał po pierwsze albo umrze wraz z tym filmem i pojawi się nowy, który nie wiem, co się z nim stanie, albo po prostu trochę go przeformułujemy na bardziej luźne przemyślenia, mam nawet taki pomysł, może trochę zbyt ambitny, ale nazywa się coś w stylu Sekrety życia z brudnym Hagridem, może być coś takiego, może coś takiego nie być. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to będzie, ale jak głosi tytuł Odchodzę, by wrócić, to oczywiście zobaczymy, co będzie na tym kanale i może będzie więcej mojej twarzy, może wam udostępnię jakieś inne media społecznościowe, oczywiście oprócz mojego Facebooka, bo to jest już trochę za bardzo. Będziemy powiedział wchodzenie z pewną dozą prywatności. Tak, mam wąs. Uprzedzam wasze pytanie. Tak, mam wąs. Zapuszczam go bardzo długo. Już od, no powiedzmy, strzygę go, ale wąs jest wiekowy. No i co? Prawdopodobnie jakoś się będzie to układać, jakoś to zobaczymy, co tu będzie, ale hipokryzja z mojej strony, że się mi się uda wybić na Europce, jest dość spora. Nawet mam taką książkę, zaraz wam chyba pokażę. Nie mam jej tutaj, o kurwa, zaraz się wszystko wyjebie. O, jest! Jest bardzo fajna książka, jedna z moich ulubionych anglojęzycznych pozycji, głównie dlatego, że ma tu taki fajny pasek turkusowy i wszystko się wyjebało. Judgment under Uncertainty Heuristics and Bases, jedna z moich ulubionych książek naukowych. Jestem studenciakiem. No i co, kochani, drodzy moi Hagridowcy, Boże, Hagridowcy, nie będę używał tego. Dwie osoby mnie oglądają w górę. No to ziomeczki, więc jest tak. Ja wpadłem w pewien nieprawidłowy osąd co do moich możliwości. Przeceniłem trochę za bardzo wziąłem zamiary na siły. I zobaczymy, co będzie z tym kanałem. Zobaczymy. Nie wiadomo. Szczerze powiedziawszy, nie wiadomo, co z nim będzie. Jak to się wszystko rozegra. Czy będzie spoko, czy raczej będzie upadek, jeśli chodzi o ten kanał całkowicie. Ale zobaczymy. Na razie trzymajcie się, cześć. I jeśli macie jakiś pomysł, co mogę tutaj zrobić, co mogę tutaj wykombinować, to proszę, napiszcie komentarz, nie komentarza. I po prostu prosiłbym was, nawet nie o polubienie, nawet nie o subskrybowanie, tylko o danie mi jakiejś drobnej sugestii, co może tutaj się znaleźć.